imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Tą mszą świętą rozpoczynamy uroczyste obchody związane z nadaniem w szkole w Wałdowie Szlacheckim imienia Orszy, działacza patriotycznego i poświęcenie sztandaru tej szkoły. Tą mszą świętą chcemy upraszać wiele błogosławieństwa Bożego dla wszystkich, którzy są i będą związani z tą szkołą. Błogosławieństwo Boże nie tylko dla obecnie żyjących, bo sztandar pozostanie już na wieki, na pokolenia. Niech zawsze Pan błogosławi i ma opiece wszelkie starania o dochowanie wierności ideałom sztandaru, który dziś będzie poświęcony. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myślą o Bożym zaniedbaniu. Moja wina, bardzo wielka wina, przed Panem Najświętszym Maryi zaszczytnicy, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Yeah.
ale ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiąca. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iż bym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystko zakłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże.
ale najwięcej liczebnie jest młodzieży naszej szkoły w Ołdowie. A więc, drodzy młodzi przyjaciele, nadzieją naszej parafii, nadzieją naszej ojczyzny, zwracam się szczególnie do was dzisiaj. Każdy z was, dzieci i młodzieży, przyszedł z rodziny swojej. Każdy z was ma rodziców, rodzeństwo, krewnych, dziadków. I każdy z nas, tak prawdę mówiąc, najlepiej się czuje w swojej rodzinie. Nieraz jedziecie na kolonie, nieraz jedziecie gdzieś na gościnę, ale chętnie już wracacie i mówicie wszędzie dobrze, ale w swoim domu najlepiej, w swojej rodzinie poznajemy przecież język. W rodzinie uczymy się po polsku. W rodzinie uczymy się naszych obyczajów. Święta nasze religijne są przecież tak bardzo ubogacone polskimi zwyczajami, polską tradycją. W domu przecież uczymy się, jak kochać Boga, a także kochać kolegów, koleżanki, sąsiadów. Jaki dom, taka będzie i szkoła, bo podstawą jest dom rodzinny, a szkoła pomaga być dobrym członkiem swojej rodziny. Tak Pan Bóg ustanowił, dał każdemu z nas rodzinę. A kiedy się zbierze kilka rodzin, albo dużo rodzin, to wtedy tworzy się ojczyzna. Ojczyzna rodzi. Ale zawsze tym fundamentem i najlepszym jest rodzina. I tak polskie rodziny mają swoją ziemię. Od Bałtyku aż do gór. Od Bugu do Odry. I tu jest nasza Polska. Tu jest nasza ojczyzna. Tutaj czujemy się najlepiej, a najbardziej potrafią to docenić ci, którzy z kraju musieli wyjechać, którzy ojczyznę musieli opuścić, bo zostali wypędzeni, zmuszeni do tego, w jakikolwiek sposób zresztą. I w tej ojczyźnie poznajemy bliżej swoje tradycje ojczyste, uczą nas głębszego poznawania i posługiwania się swoim językiem. Mamy narodowe pamiątki, mamy swoją historię, swoje dzieje, mamy swoich bohaterów, a jednym z nich jest bohater dzisiejszego dnia. Świętej pamięci już, ale od niedawna dopiero. Stanisław Broniewski Orsza. Znacie jego życiorys. Ale wspomnę tylko na to, że zobaczcie, mają 13 lat. Wstępuje do harcerstwa. No, macie tutaj wzór. Macie patrona szkoły. I uważam, że byłoby nie tak, gdybyście byli, nie wstępowali do harcerstwa Rzeczypospolitej. Wiele o nim powiedziano, ale powiedziano to, że był wzorem patriotyzmu. Był naczelnikiem Szarych Szarenów, walczył w Powstaniu Warszawskim. Potem miał wiele przykrości już po ukończeniu wojny światowej II. Ale zawsze pozostał sobą i wierny swojej ojczyźnie.
Patrzcie, jak musiało mu zależeć na tej ojczyźnie. Walczył w powstaniu warszawskim, gdzie wielu przelało krew i wielu zostawiło swoje ciała w tunelach, na ulicach, pod gruzami. Jemu no, udało się przeżyć to powstanie, ale kiedy ruszał to powstanie, na pewno nie wiedział, czy przeżyje. W imię Boże, przeżyje czy nie, ojczyzna woła. Ojczyzna jest zagrożona. Zrobimy wszystko, by ją mieć znowu, żebyśmy znowu mieli naszą kochaną Polskę. Jak bardzo mu zależało na Polsce, na jego ojczyźnie. Patrzcie, jest takie przykazanie, Pan Bóg nawet dał takie jedno przykazanie wśród swoich 10, które każe czcić swoją ojczyznę, rodziców szanować, starszych, wychowawców, przełożonych, nauczycieli, a także swoją ojczyznę. Jezus Chrystus też miał swoją ojczyznę. Czytamy przecież w przekazach Pisma Świętego, jak nauczał swojej ojczyźnie, a kiedy przyszedł taki moment, kiedy Jezus Chrystus zapowiada, że miasto Jego, Jerozolima, z powodu nieprzyjęcia Syna Bożego, odrzucenia zbawienia, przyjdzie czas, że będzie zniszczona i nie pozostanie kamień na kamieniu. Tak się rzeczywiście stało w roku 70. Rzymianie, okupanci doszczętnie zniszczyli miasto. I wtedy, gdy Jezus to mówił, żalił się do tego miasta i zapłakał. Zależało mu na jego mieście, na jego ojczystym mieście. Pomyślmy, czy nam zależy na tym, co nasze polskie. Bo mówią, że ojczyzna to matka. Ojczyzna polska to matka Polaków. I gdziekolwiek jesteś, są Polacy rozsiani na każdym zakątku świata, na każdym kontynencie. Jeżeli są naprawdę Polakami, nigdy o swojej matce ojczyźnie źle nie powiedzą. Czwarte przykazanie nakazuje nam, chrześcijanom i właściwie wszystkim, bo przykazania są powszechne, nakazuje miłować, kochać ojczyznę. Do tego stopnia, że nieraz ta ojczyzna wymaga przelania krwi, nieraz wymaga poświęcenia, tak jak rozumiał to Stanisław Broniewski Orsza. Decydował się na ryzyko utraty życia. Ale czuł, że ojczyzna woła i ojczyzna jak matka ma prawo. W tej ojczyźnie mamy przecież skarby ojczyste. Mamy ziemię, wodę, powietrze czyste. Kto kocha, ten nie niszczy ani ziemi, ani powietrza, ani wody. Stara się, kto kocha swoją matkę ojczyznę, stara się ją poznać, pracą wzbogacać, ojczysty dom. Wspomnijmy tych, którzy wiedzieli, co to znaczy ojczyzna. Wiedzieli, jak kochać ojczyznę. Nieraz walczyli o to, jak Paweł II, największy obecnych Polaków, kiedy pielgrzymuje do swojej ojczyzny, zawsze klęka na ojczystej ziemi, pochyla się i całuje.
odpowiedział tak, kiedyś gdy go pytano, dlaczego na początku pielgrzymek jego do kraju. Ten mój pocałunek ojczystej ziemi to jakby pocałunek złożony na rękach matki, bo ojczyzna jest naszą matką ziemską. Adam Mickiewicz tęsknił, będąc na przymusowej emigracji, napisał, wiecie przecież, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, tędy kto się dowie, kto cię stracił. A cała literatura, Juliusz Słowacki, dramatyk i wiersza, Henryk Sienkiewicz, pisarz pocieszony, serc ojczystych i wielu, wielu innych. Kamil Baczyński, też uczestnik Powstania Warszawskiego, tak napisał. Młody poeta, 23 lata miał, gdy zginął w powstaniu. Ziemią, krwią, ugonów porana, jak w Boga wierzę w każdy twój szelest. A prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Wyszyński, tak zapisał. Ojczyznę moją kocham bardziej niż własne serce. Przypatrzmy się na krótko tej swojej ojczyźnie. Ojczyzna nasza Polska to te bociany wracające na wiosnę. Co piąty bociek na świecie to Polak. Ojczyzna nasza to te koncerty w Żabie wieczorami na wiosnę. Ojczyzna nasza to te kaczeńce przy stawach. Ojczyzna nasza to te śpiewy słowików na polach i te kolory pachnące miodem i te rzepakowe żółcie. To ojczyzna nasza. I te słowiki po lasach. To wszystko nam mówi, a nawet śpiewa, że ojczyzna godna jest ją kochania bardziej nawet niż własne serce. Sztandar, który dzisiaj poświęcimy, ma zawołanie czuwaj. Czuwajmy, byśmy tę ojczyznę potrafili kochać. A ta nasza ojczyzna jest ochrzczona, więc chrześcijanin, więc katolik czuwa wtedy, gdy jest dobrym chrześcijaninem. Po polsku się modli, po polsku śpiewa i ceni to, co polskie. Amen. W sercach ludzi. Zasiej Boże w naszych sercach
umiłowanie pokoju, abyśmy umieli uszanować i kochać ludzi i gdy dorośniemy, potrafili wieść życie ciche i spokojne. Thank you.
księży moją i waszą ofiarę przyjął pokojnie wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na szczytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, będzie z upodobaniem na modlitwy i dary, które składamy, oddają cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali. Oddaję cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełen jest On miłosierdzia i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Módlmy się do Ojca w niebie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pewni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański zawsze będzie z nami. Przekażmy sobie znak pokoju. Amen.
Panie Jezu, Ty przyjąłeś prawdziwe ludzkie ciało od dziewicy Maryi. Daj nam za jej pomocą przez sakrament, który przyjęliśmy, wyzbyć się dawnych grzechów i żyć w jednoczeniu z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Drogi księże proboszczu, szanowni kombatanci, goście, zacni rodzice, młodzi przyjaciele. Jestem szczerze poruszony chwilą, która nastąpi. Prawdziwie staniemy się uczniami Orsze i Pan błogosławi. Nasz szandar jest symbolem zaślubin młodego pokolenia gałgowskiej młodzieży z prawdziwą skarbnicą wartości, którym Stanisław Obroński służył całym swoim życiem. Ta właśnie mostówka jest nam wszystkim potrzebna. By żyć na co dzień odważnie, także w sytuacji nieraz trudnej. Jutro uroczyście pierwsze pokolenie uczniów Orszy wygłosi kodeks wartości, którym ma być wiele. Pragnąłbym, abyście głęboko w sercu wyryli te drogowskazy i prawdziwie według nich żyli, abyście, spełniając swoje obowiązki, szanowali godność własną i drugiego, szanowali tradycję, nigdy nie kłamali, byli punktualni, pożyteczni, każdemu służyli swoją pomocą, postępowali w rycerstwie, byli punktualni i kulturalni, kochali przyrodę, byli posłuszni rodzicom, wierni rodzinnej tradycji, zawsze pogodni, czyści w myśli, mowie i uczynkach, abyście stawali się coraz lepsi. Kochani uczniowie, chcę Wam na koniec powiedzieć, że my dorośli, myślę, że będę wyrazicielem wszystkich obecnych. Także pragniemy być uczniami Orsz. W imieniu uczniów, rodziców i nauczycieli, w imieniu wszystkich obecnych, drogich przyjaciół, którzy tak pięknie nam śpiewają, proszę księdza proboszcza o poświęcenie naszego szanowania. Powiedział, co uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych.
pozwala nam przejąć wspólnie Chrystusa i Ojca i umocni wasze serca w swoim.